Krzyk pojawił się nieoczekiwanie. Nikt nie spodziewał się go w tej chwili, ani żadnej innej. Nie w tym miejscu i czasie. Agresywny, głuchy i całkowicie nierealny. Prawdę powiedziawszy, nie był to krzyk. Raczej jęk uniesiony w przestrzeń między kolumnami. Przy ołtarzu na moment zamarła modlitwa. Zdziwione spojrzenie, zatroskane, uniesione ręce. Toczyły się dalej słowa jak zawsze te same. Zdyscyplinowana składnia, intonacja, chwile ciszy, dźwięki. Zdania falowały niczym zboże. Ale krzyk nie zamierał. Był. Kobieta stała pośrodku siedzących, szczupła, niewysoka, dobrze ubrana. Pociągła twarz, ładna, jakby bezustannie głodna. Duże oczy, teraz ogromne, inne wpatrzone w nie z uwagą, oczekiwaniem. Cisza tak wielka, że słychać było wiatr na wieży. To z jej ust wydobywał się pomruk, jęk i zawodzenie. Wszystko naraz, splecione. Kobieta odwróciła się. Naprzeciw niej struchlałe głowy, rozlana na posadzce niepewność, rozrzucony strach. Teraz jej ręce w górze. Wyciągnęła się jak struna, hen wysoko, dotykając prawie gotyckiego sklepienia. Wzrok miał chorobliwy błysk. Przeszywał wszystkich. Zabiłam dziecko! Przy ołtarzu chwila przerwy. Jakby próbowano tam zrozumieć sens tych słów. Zabiłam dziecko! Próba ucieczki przed tym wyznaniem. Tylko gdzie? Dokąd? Z kim? Nieruchome łapki, zasępione twarze. Nic się nie stało, nie padły żadne słowa. Ta ładna kobieta nie zerwała się z miejsca, nie zmusiła do uwagi 300 ludzi. Może to sen wyczerpanego spowiednika, znużonego człowiekiem. Na twarzy kobiety nie było już rozpaczy, raczej nadzieja. Szukała czegoś w oczach pozostałych, nawet dziewcząt, które siedziały nieruchomo, wciśnięte w drewno ławek, nic nie rozumiejąc, nie pojmując tej dziwnej sceny. Wbijały w nią spojrzenia. Coraz bardziej niepewne siebie, nie tylko one. Nieco starsze także, ubrane z dyskretną elegancją. Najlepiej opuścić oczy, powoli obejrzeć dłonie, paznokcie, czy lakier nie zszedł, kostki przetrzeć kwaskiem cytrynowym, koniecznie kremem. Nadzieja. Posuwała się od ławki do ławki, przenosiła z twarzy na twarz, szukała miejsca zaczepienia, których zatrzymać się mogła chociaż na moment. Dźwięki jeszcze wisiały w powietrzu. Pamięć trzymała je usilnie, ale przemijała. Pozostała tylko cisza, która chce się oddać każdemu. Czyżby już koniec? Tak szybko przemknęli kruchtą. Organy skończyły szybciej niż każdego innego dnia. Ksiądz uciekł, zabierając kielich. Wspomniałam się do góry przed. Teraz mamy kolejną powieść. Czy to troszeczkę nie zamierzasz odejść od książek tych poświęconych dzielnicom Gdańska? Muszę Państwu powiedzieć, że mam ogromną przyjemność w pisaniu książek historycznych. Szczególnie tych, których nikt nie pisze i nie napisze. Ponieważ to są obszary, które znam i o których nic nie wiedziałem dotychczas i z czystej przyjemności i potrzeby poznania zacząłem o nich pisać. I okazało się, że przede mną nieliczni na ten temat cokolwiek szerszego napisają. Co najwyżej jakieś nieliczne artykuły. Stąd pojawienie, to jakby potrzeba samopoznania tych obszarów, które bardzo mi były bliskie. Sam się urodziłem tuż przy morzu prawie, że. Więc były mi te tereny bardziej bliskie niż jakiekolwiek inne w Gdańsku. I stąd moje zainteresowania i stąd pięć książek, które już powstało, szósta za moment będzie wydana. Natomiast to jest jakby jedna sfera życia.
zupełnie inne zainteresowanie, inne potrzeby. Natomiast proza to też zupełnie inny etap mojego życia, innych zainteresowań. I powiem tak, dla mnie osobiście ten etap książek literackich jest ważniejszy. Tamte historyczne są tylko uzupełnieniem. Mam nadzieję, że jedno drugiemu nie przeszkadzało, chociaż muszę powiedzieć, że między wydaniem reguły trzech drugiego tomu, a tą książką, no to jest lat kilka przerwy, ale nie zmarnowanych, bo w tym czasie powstało kilka książek historycznych, z których nie muszę się wstydzić, to bym to określił. A ta szósta książka, która się tworzy? Ja wiem, co to za książka. Szósta książka jest już napisana i w zasadzie złożona komputerowo i praktycznie biorąc w końcu maja, bądź na początku czerwca zostanie wydana. Natomiast dotyczy do niedawna obszaru całkowicie zapomnianego, zdegradowanego i lepiej, że tam się nie przychodziło. Ja tam bywałem, często bym niedaleko mieszkał. Chodzi o letnicę. Natomiast w momencie, kiedy została podjęta decyzja rozbudowania tam stadionu, no to się stało bardzo modne miejsce. Bardzo ciekawe zresztą i pozwoliłem sobie więc na ten moment, kiedy w czerwcu stadion zostanie otwarty, wydać książkę i Państwu ją zaprezentować, ale nie tylko dotyczącą tej sfery sportowej, budowy samego obiektu, który jest imponujący. Natomiast podobnie jak inne historyczne książki, obejmujące pewien zakres szerszy, to będzie historia dzielnicy. W niektórych sferach bardzo lakoniczna, bo się nic nie działo ciekawego, a w niektórych sferach, na przykład religijnej, bardzo. Książka ta, znaczy powiem, ta dzielnica miała do siebie, miała szczęście do osób. Przed wojną był tam Antoni Michna, rektor szkoły, która do dnia dzisiejszego jest nie budynek w zasadzie, to jest ulica Uczniowska 22. Budynek istnieje i ma być rewitalizowany i dobrze, bo jest piękny. To przed wojną zginął zresztą rektor Antoni Michna w Sztuchowie, został rozstrzelany w Wielki Piątek 1940 roku.